Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, mamy dzisiaj 9. dzień września i to jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Miłośników Książek. Dzisiaj czuję, że to jest moje święto, bo ja jestem ogromnym miłośnikiem książek. Yy, nie wiem, czy akurat dzisiaj będzie Błkszłan pewnie nie, bo chyba był w zeszłym tygodniu, tak mi się wydaje, tak to tam chyba było planowane w publikacjach, więc pewnie był już w zeszłym tygodniu. No, ale dzisiaj morzą, mogą wszyscy książkowcy i mole książkowe i inne yy, te zwierzęta książkowe mogą dzisiaj świętować. A w ogóle kochani, dzisiaj jest 9 ten, 9 sierpnia, a to znaczy, że nasza dominikańska pielgrzymka. O ile przeżyłem, nie umarłem, nie ucieli minuki, i tak dalej, to dzisiaj prawdopodobnie wchodzimy na Jasną Górę. Gdzieś tam pewnie o jakiejś 12-13 mamy chyba mszę kończącą w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Będę w ogóle gadał kazanie, tak przynajmniej mówili, że mam tam mówić kazanie. Jakby ktoś był w okolicy, serdecznie dzisiaj zapraszam. Może oglądacie to rano, więc może jeszcze na 13 czy tam 12, 12-13 może jeszcze zdążycie. Człowieczka, przepraszam za długo gadałem te wstępy. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo Was zapraszam na dzisiejszy odcinek wtorek, czyli oczywiście cytaty ze świętych. Bardzo piękne zdanie, bardzo oczywiste zdanie, bardzo potrzebne zdanie. Święty Józef Marello następującą rzecz powiedział: Pokochaj pracę skromną, ukrytą, o którą nikt się nie troszczy, za którą nikt nie podziękuje, która błyszczy jednak w tajemnicy przed spojrzeniem Boga samego. Błyszczy w tajemnicy przed spojrzeniem Boga samego. Kochani, w rzeczach takich skromnych, ukrytych, które robimy tak, żeby nikt nie widział, nie chodzi wcale o to, bo część z nas tak niestety myśli, że ja to wszystko robię tu po cichu i skromnie, ale w końcu ktoś to odkryje i mi tak podziękują i zobaczą, proszę, jak on to skromnie wszystko robił. Nie, kochani. Wtedy, jak mówi Pismo Święte, już odebrałeś swoją nagrodę. Są takie rzeczy w Twoim życiu. Takie dobro, takie jakieś uczynki miłości, uczynki miłosierdzia, uczynki dobroci, uczynki uprzejmości, uczynki rezygnacji z siebie, uczynki takiego oddania czegoś z siebie, których nikt nigdy nie zauważy, nie doceni, nie podziękuje. Będziesz możliwe, że mieć przez długi czas, a może i do końca życia, takie poczucie nie doceniają. Nie doceniają mnie. Uwaga! Zostaw to uczucie, żebyś się przypadkiem w nim nie karmił, nie karmiła, bo to, to może w tobie spowodować w ogóle taką żółć, takie, takie rozgoryczenie, tak? nie doceniają mojej miłości, tylko pozwól, żeby te rzeczy jaśniały blaskiem tylko i wyłącznie przed obliczem Twojego Ojca w niebie. On je wszystkie widzi, On Ci to odda kiedyś. Kani, nie chodzi oczywiście o to, że nie mają wartości rzeczy robione publicznie, że kiedy ktoś robi jakieś na przykład wielkie dobro, wielkie dzieło, angażuje w to mnóstwo ludzi. Dzięki temu dobro się rozchodzi, to że to nie ma wartości. Oczywiście, że ma, kochani. Oczywiście, jeżeli robi to do swojej własnej chwały, no to odbiera temu wartość. Ale to nie chodzi o to, że rzeczy, tak powiem, widziane, podziękowane, zauważone, wychwalane nie mają znaczenia. Pewnie, że mają. Ale kochani, nie odbierajmy wartości tym drugim. Kochani, już wam o tym pewnie mówiłem w wiele odcinków. Macie takie rzeczy, gdzie czujecie się niedocenieni. Zostawcie to, ale w sensie nie zostawcie to w takim kluczu właśnie to no, taki jestem niedoceniony, no i tak to w moim życiu jest, taki jestem wielki, ale nikt tego nie widzi, i nikt mi nie podziękuje, nie. W ten sposób to gorycz prowadzasz. Zostaw to. W sensie, mówisz, zrobiłeś jakąś rzecz i powiedz sobie okej, okay, to do szuflady chowam, zapominam w ogóle o tym, nie, nie, nie szukam i nie będę czekał, podziękują czy nie podziękują, nie, tylko zostawiam w szufladzie, Pan Bóg jak będzie chciał, to kiedyś to wyciągnie, zobaczysz. Co, kiedy, co kiedyś Pan Bóg zrobi z wszystkimi tymi rzeczami, które zostały tam gdzieś schowane, zostawione, niepodziękowane, niedocenione, niezauważone. On wszystkie je ma w swojej kieszeni, wszystkie. One jaśnieją przed Nim. One nie są tylko tam... Pan Bóg winodoba, no dobra, no tam rzeczywiście miałeś tam jeszcze parę takich drobniaków. Nie. One jaśnieją. Wśród wszystkich tych rzeczy, które zrobiłeś, tamte właśnie blaskiem wielkim jaśnieją przed Nim. Tylko zostaw to jemu, nie myśl o tym, o, one tam jaśnieją, kiedyś mi Pan Bóg odda. Nie, zostaw to. On sam się tym zajmie. To jest coś, co jest wielką radością Boga, takie niedocenione i ciche dobro, którego niekoniecznie ktokolwiek zauważa. Rupie. Nie bój się go. Nie bój się tego niezauważenia. Bóg widzi i one jaśnieją przed nim. Moi drodzy moi kochani, moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Yy, pewnie się zobaczymy jutro w kolejnych stawakach. Ja będę jutro już po pielgrzymce, oczywiście nagrywam teraz to wcześniej. Be pewnie będę jutro trupem. Zawsze koniec kończę pielgrzymkę, to zawsze sobie mówię. Raz już nie ukończyłem pielgrzymki. Raz miałem taką kontuzję, że po prostu to było w ogóle chyba drugiego, chyba drugiego dnia pielgrzymki, że po prostu tak mi rozwaliło nogi, że nie byłem w stanie pójść, tylko dojechałem na sam koniec potem, żeby się jeszcze przywitać z ludźmi. A to tylko raz, natomiast kilkadziesiąt razy zawsze doszedłem. I zawsze jak dochodzę, to sobie mówię nigdy więcej. I oczywiście za rok sobie mówię, ale super, znowu pójdę. Pewnie tak będzie jutro, jeżeli w ogóle jeszcze żyję. Widzimy się jutro we wstałach, tak czy siak, bo nagrałem je wcześniej na szczęście, bo jak miałbym je nagrywać jutro, pewnie byście nie zobaczyli, albo byście zobaczyli jakąś nędzę z biedą. no więc mamy nagrane. Tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie. Pię pięknego dnia Wam życzę i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Papa!